Witajcie w kolejnym filmiku. Będziemy dzisiaj trochę szybciej niż zwykle, dlatego zaczynam. Pierwszym rysunkiem jest różyczka fioletowa. Przedstawia się ona właśnie tak. Kolejnym rysunkiem będzie twarz. Znaczy się prawie, że taka jej połowa. Prezentuje się ona tak. Następnym małym rysuneczkiem jest takie oczko. Kolejny mój rysunek to Neferadenail, która nie wyszła tak jak powinna. Prezentuje się ona tak. Kolejnym moim autorskim rysunkiem jest Frankenstein z serii Daphne and the Dance. Pierwsza seria taneczna. Frankie się prezentuje tak. Kolejnym moim nowym rysunkiem jest Honey Swamp. Honey prezentuje się tak. Kolejnym moim malunkiem jest postać niebieska w żółtych włosach. Ma brązowe oczy oraz takie brązowe, pomarańczowe usta. Za nią znajduje się drzewo oraz trawa, jakieś roślinki, niebo, chmurka. Kolejnym malunkiem jest taki, nie wiem co to jest, tygrys, coś. Zinterpretujcie to jak chcecie. Kolejnym, już nie moim rysunkiem, jest łoś. Rysował to ktoś, nie wiem, nie mogę chyba o nim za bardzo powiedzieć. Ale następnym moim rysunkiem jest taka mała, bardzo w wersji zombie gulia. Wygląda ona tak. Kolejnym moim rysunkiem, właściwie malunkiem, jest dziewczyna malowana herbatą. Tak, herbatą. Po prostu zamoczyłam pędzelek w herbacie i efekt wyszedł taki. Kolejnym moim rysunkiem, o który zostałam bardzo dużo razy poproszona, jest Elsa z Frozen. Więc oto ona. Kolejnym moim rysunkiem, który był na konkursie ogólnopolskim, jest taki oto rysunek. Przedstawia on Elcię oraz Bogusia. Są oni w sobie bardzo zakochani i są rysowani długopisem czarnym. Widać. Boguś prezentuje się tak. A Elcia tak. Kolejnym moim rysunkiem, który też był właśnie na tym samym konkursie, jest rysunek, nad którym siedziałam naprawdę długo. Jest w całości rysowany cienkopisem. Wygląda on właśnie tak. Poza tym bardzo dobrze widać, że jest on rysowany cienkopisem, ponieważ właśnie w takich miejscach jak to widać, że nie jest on drukowany. Tak się prezentują oto dziewczyny. Kolejnym moim malunkiem jest oto właśnie taki malunek. Przedstawiam o różowe koty na dachach w Paryżu. Takie koteczki. Kolejnym moim malunkiem jest taki oto obraz ładny na papierze do akwareli. Przedstawiam magiczny las, w którym wszystkie liście opadły i nagle na trawie zaczęło robić się naprawdę kolorowo. Kolejnym moim malunkiem jest Laguna Blue. Również była na konkursie, tak samo jak poprzedni rysunek. Malunek, przepraszam. Lagunka prezentuje się tak. Teraz moim najnowszym rysunkiem rysowany na lekcji jest to jaszczur. To nie jest smok. Prezentuje się on tak. Pracowałam nad nim 2 dni.
jest rysowany w całości długopisem, bez żadnych szkiców, w całości wykonany przeze mnie. I urodził się ten pomysł na tego jaszczura w mojej głowie. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie filmiku. Dziękuję Wam bardzo również za subskrypcję, ponieważ wybiło mi 501 subów. Mam naprawdę dużo wyświetleń, z czego jestem naprawdę bardzo szczęśliwa. Dziękuję Wam za to, po prostu jesteście tak kochani, że masakra. Ale teraz muszę iść rysować kolejne rysunki, ponieważ następny filmik będzie typowo o Monster High. Dlatego pa pa!